Witam, ja jestem Piotr Korona, a w tym filmie pokażę, jak skonfigurować pocztę mail na naszych kasach Next, Next Online oraz One. Po poprawnym skonfigurowaniu poczty na naszych kasach będziemy mieli możliwość wysyłania dokumentów mailem bezpośrednio z naszej aplikacji sprzedażowej. W pierwszej kolejności musimy wyjść z aplikacji sprzedażowej. Klikamy na ekranie klawisz Escape wyjście. Potem tak i u dołu ekranu klikamy wyjście. Następnie klikamy w kółeczko z 6 kwadracikami. Szukamy aplikacji AquaMail i ją wybieramy. Przy pierwszym jej uruchomieniu wybieramy operatora naszej poczty. Ale jeżeli nie ma go na liście, to klikamy poczta internetowa, a następnie dalej. Wpisujemy nasz adres oraz hasło do naszego konta i klikamy OK. Jeżeli wystąpił błąd, to musimy ręcznie wpisać parametry poczty. Klikamy Zamknij, kolejno Ręcznie i uzupełniamy parametry zgodnie z tymi, które wymaga dostawca naszej poczty. W moim przypadku muszę jedynie uzupełnić imię i nazwisko oraz przydzielić uprawnienia do aplikacji. Po poprawnym zalogowaniu się na naszą pocztę możemy już wysyłać dokumenty bezpośrednio z naszej aplikacji sprzedażowej. Ja przykładowo mailem wyślę fakturę. By to zrobić, wchodzę w menu Raporty, Raporty faktur i wybieram fakturę, którą chcę wysłać. Następnie klikam e-mail i wpisuję adres odbiorcy i klikam OK. Uruchomi się poczta z załączoną naszą fakturą i uzupełnionym adresem. Wystarczy jedynie, że klikniemy strzałeczkę i wiadomość zostanie wysłana. Wysyłanie mailem paragonów, faktur czy raportów bezpośrednio z kasy przyspieszy naszą pracę i ograniczy potrzebę posiadania osobnego sprzętu przeznaczonego do tej czynności. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe filmy na naszym kanale. Sądzisz, że przydałby się podobny materiał wideo na inny temat? Napisz nam to w komentarzu, a postaramy się go przygotować. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy obsłudze kasy, to z miłą chęcią pomożemy. Znajdziesz nas pod numerem 22 113 95 69.